pozna pana, pan pozna panią, wykształcona, piękna, młoda i tak dalej, i tak dalej. Z czym nam to się kojarzy? Jednoznacznie z ogłoszeniami matrymonialnymi. Ogłoszenia matrymonialne wywołują bardzo różne emocje i skojarzenia. Od lat mają i zwolenników, i przeciwników. Prekursorem ogłoszeń matrymonialnych na długo, długo, długo przed tym, zanim nastały gazety, zanim powstał druk, były po prostu swatki, a więc takie panie, które szeptały na ucho tutaj kawalerom i pannom, kojarzyły, zachwalały jak najbardziej przedni towar. Jednak ta funkcja swatki nie zawsze spełniała swoją rolę i z czasem ludzie zaczęli szukać jakiejś możliwości, żeby w sposób bardziej dyskretny i nie za pomocą osób trzecich poszukać połówkę swego życia. W miarę rozwoju druku, w miarę rozwoju prasy, pierwsze takie ogłoszenie pojawiło się w angielskiej prasie w 1695 roku, a więc w XVII wieku, w drugiej połowie XVII wieku. Na początku ogłoszenia matrymonialne pisali tylko mężczyźni. I kiedy w XVIII wieku pojawiła się pewna odważna panna, która za pomocą prasy chciała szukać męża, to po prostu burmistrz na skutek licznych apeli obywateli w Manchesterze, to się działo, wsadził ową pannę na kilka tygodni do wariatkowa. A co jeśli panna nie była majętna? Wówczas trzeba było wykazać się nie lada kreatywnością i zaryzykuję stwierdzenie, że były właściwie to początki copywritingu, bo trzeba było naprawdę słowem wykazać się tak, żeby mimo, że nie posiadało się tego wiana, złowić klienta w postaci męża. W Polsce pierwsze ogłoszenia tego typu matrymonialne zwane inseratami pojawiły się w XIX wieku w Kurierze Warszawskim. Co ciekawe, w takich ogłoszeniach, tych międzywojennych, po prostu wprost mówiono i wcale nie zamiatano pod dywan i nie chowano, nie ubierano w jakieś piękne słówka swoich intencji i oczekiwań. Szukam panny z takim posagiem, z takim majątkiem, szukam kawalera na takim stanowisku. Kawaler lat 28, mistrz krawiecki z dobrym interesem i ubiory męskie poszukuje na tej drodze panny lub wdowy z majątkiem do 3000 dolarów. Bez urody, byle z dolarami. Wśród ogłoszeń zdarzały się naprawdę różne kwiatki, na przykład taki: poślubię panią, która zapewni mi egzystencję, zredukowany inteligent. Lata 60. przyniosły rewolucję w różnych dziedzinach życia, również bardzo wielką rewolucję w obyczajowości. Wówczas właśnie pojawiły się pisma typu Playboy, i ludzie zaczęli szukać czasami po prostu znajomości na jakiś krótki czas i było to chyba początkiem tego, co dzieje się do dzisiaj. No i wiadomo, lata 90., więc po prostu to już jest szaleństwo. Pojawił się internet. Oczywiście wszystko, co dobre i wszystko, co złe, rodzi się w Ameryce. I pierwsze tego typu portale również pojawiły się w Ameryce, przyszły do nas z Ameryki. Tak jak wiemy, jest mnóstwo tego typu różnych portali, ogłoszeń. Co ciekawe, we wszystkich ogłoszeniach na przestrzeni wieków, można powiedzieć, aż do dzisiaj pewne słowa przewijają się ciągle i powtarzają się w tych opisach. Są to takie słowa jak zdrowie, uczciwość, szlachetność, inteligencja. Są one odmieniane przez wszystkie przypadki. Czasami autorzy takich ogłoszeń matrymonialnych są bardzo dowcipni i zdarzają się ogłoszenia typu nieładny, niemądry, nieinteligentny, niebogaty, pozna pannę do lat 28 o takich samych zaletach. Jak widzicie, ogłoszenia matrymonialne w różnej formie mają się ciągle dobrze. Ich ocena społeczna jest różna. Są zwolennicy ogłoszeń matrymonialnych, ale też ich przeciwnicy. Tak czy owak, bez względu na to, jakie wasze jest zdanie na temat ogłoszeń matrymonialnych, czy to jest fajna forma, czy jest niefajna forma, to wszystko sprowadza się do tego, że znowuż słowo ma tutaj bardzo duże znaczenie. Powiem wam też, że niektórzy piszą po prostu ogłoszenia na zamówienie. Jeśli ktoś nie potrafi sam zwerbalizować w sposób atrakcyjny tego, co chce zaoferować drugiej osobie,
no to prosi o pomoc kogoś, kto bardziej jest, że tak powiem, lekki w piórze i stworzy mu wspaniały obraz siebie, taki, który przyciągnie potencjalnych kandydatów. W następnym odcinku, nie wiem, być może dalej pociągniemy temat słów w kontekście takim zabawnym, być może porozmawiamy o zupełnie innych rzeczach, a mianowicie na przykład takich, jak słowa pełnią rolę mechanizmów obronnych, jak słowa pełnią rolę mechanizmów demaskujących. A może będzie to odcinek bardziej osobisty, bo mam też sporo pytań od Was na różne tematy, które mnie osobiście dotyczą, dotyczą mego osobistego doświadczenia ze słowem. Tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Bardzo Was proszę o lajki, o subskrypcje, bo to pomoże innym znaleźć tego vloga i być może będzie to ich ulubione miejsce. Piszcie, o czym chcecie, żeby były kolejne odcinki. A ja będę spełniała Wasze życzenia i miejcie się dobrze. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Pa!